100 and I'm getting it. Lecimy po prostu do studia na nagrywki. Jestem nieprzytomny, nieprzytomnoli, jestem nieprzytomnoli, ale lecę i słuchajcie, no i w ogóle dzięki Fitabet za wsparcie. A teraz lecimy, jedzonko naszykowane, brzuszu będzie pełny, łapa rośnie. Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia później na planie, do zobaczenia później na planie, bo będę tam i będę wam pokazywał. Siemanko, już jesteśmy w telewizji, chodźcie, zobaczycie jak to wygląda od środka. Mamy winę. W telewizji superstacja na tapecie odnośnie nowego singla. I to lecimy z tematem. Teraz będziemy siadać do makijażu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani to mnie będzie podobno malować. Pani to mnie będzie malować. Ja taka nieumalowana. Cześć Marcin. Cześć Natalia. Bardzo mi miło. Cześć Michał. Dla znajomych to Peliusz. Okej. Studio telewizji ma. Już jestem efekt łam. Proszę pana pół kroku w tą stronę. O, super. Okej, dziękuję. To jest kamera, bo to jest drugą połową hipernowy. Hej. Drugą połową hipernowy. Ewakuujemy przytomność. 0,4. Umieramy powoli. Jedziemy dalej w miasto. Dziewczyny wymalowane. Wymalowane dziewczyny. O, chłopak gdzieś wymalowany. Cicony. Cicony zrobiony. O. Cicony zrobiony, łapy. I jeszcze Leoni. Leoni, dziękujemy za koszuliny. Jest Cinuś Czyżewski, piję. To nie jest reklama Coca-Coli, żeby była jasność. Nie no, podobno Pepsi wszyscy piją. Britney Spears. Michael Jackson też Michael pije. Jackson. Pije nadal, nie? Gdzieś tam w ciepłych krajach. Słuchajcie, dzisiaj wam pokażemy, jak pracujemy z muzykolami, wokalistami, nad produkcją muzyczną i ciśniemy po prostu. Z panem od płomieni, to ten pan, Marcin Czyżewski jest odpowiedzialny. Właśnie będziemy nagrywać gitarki. A to różnie. Że na przykład tutaj i tutaj? Znaczy tutaj na przykład i tutaj. Włodziu siada do swojej reżyserki. No, żeby było to... Jak będę pamiętał, to tak będzie. A, okej. Ale raczej nie. Wskazówki do nagrywania. Włodziu, powiedz coś o tym. No tak, nagraliśmy gitarę stereo prawo-lewo, czyli powtórzyliśmy dwa razy to samo. Ja zapiłem już sidechain na gitarę ze stopem, żeby ona trochę pompowała. Jakieś EQ za tym, delikatnie podepnę doły i trochę, myślę, że gdzieś w tych granicach od 200 do 400 Hz, zaraz zobaczymy gdzie to. A ja już wam tłumaczę, sidechain to jest ten efekt, który taki dodaje taką pompkę. Domyka kompresor w momencie, kiedy jest kluczowany czymś, na przykład stopą w tym przypadku i w ogóle najczęściej stopą. Włodek robi gitary, ja nagrywam. A ja kaweczkę. A ja kaweczka. Tak, zaśpiewamy na tym, na głośniku możemy zaśpiewać wspólnie. To jeszcze i dawaj.